Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 31 odcinek z gry Wiedźmin 1. I tak, w dzisiejszym odcinku nie wiem co będziemy robili szczerze, ale mamy starpioną sanitariuszkę, więc możemy do niej zagadać. To nie moja sprawa, ale wyglądasz na bardzo... Rzeczywiście. Chodzi o to, że moja babcia... Coś jej do... Dolega? Nie. Babunia jest zdrowsza niż większość mój... Powiedz mi więcej. Możliwe, że będę w stanie pomóc. Babcia miała mnóstwo kotów. Ostatnio wszystkie uciekły. Nie chce ze mną rozmawiać. Poza tym kazała mi trzymać się z dala od piwnicy. Nie śpi po nocach, za dnia nikogo nie wpuszcza do domu. To... Mogę zajrzeć do twojej babci i zobaczyć, co się dzieje. Za 50 orenów. Jednak w przypadku jakichś komplikacji cena wzrośnie. Nie jestem bogata, ale Shani mówiła, że dobry z ciebie człowiek. Ufam, że zrozumiesz moją sytuację. Powiedz, gdzie mieszka twoja babcia? Wiesz, gdzie znajduje się alejka, w której stoją kupcy? Babcia mieszka w pobliżu, przy skrzyżowaniu dróg. Powinieneś trafić bez problemu. Bywaj. Co tam się stało, kurczę? Jakieś, nie wiem... Nie mam nawet pojęcia, szczerze. Zobaczmy, kurczę, co tam się podziało. Jakieś potwory są w piwnicy, czy co? Ktoś ty? Co się pchasz z buciorami do domu? Ja... Żadnego ja, wynocha, ale już! Nocą ją odwiedzić? No dobra, możemy nocą spróbować. Mi to różnicy nie robi. To za ten czas pójdziemy zobaczyć, czy ten dealer Angus, czy jak mu tam jest w tych slumsach teraz, bo w nocy go nie było, dziwo. Więc może on się nie boi, po prostu wiecie, se za dnia tutaj podróżuje. A jest Angus, proszę. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Baranina. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w... Gdzie są... Smoknij mnie! No, nie trafiłem. Ewentualnie nie było dobrej odpowiedzi. Na pewno nie zauważy, że go śledzimy, ale dobra, zobaczymy się już pod jego domkiem. To dzielnica nie ludzi standardowo, czy... A nie. Jednak tutaj chyba. Koleżka. Dobra. To co? Wchodzimy chyba. Nie ma co czekać. Uparty jesteś, sukinsynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. No ty kurde, lamusie. Przydałoby się go nie zabijać, ale... Już nie żyje chyba. A dobra, ma i tak list polecający. Dobra. I klucz, Angus. Dobra, zobaczmy. List polecający. Człowiek, który pokazuje ten list, jest sprawdzonym klientem. Nie róbcie mu trudności. Angus, okej. Okay. Git. Klucz otwierający wejście do kanałów. Okej. Okay. To fajnie. Czyli do kanałów będziemy musieli pójść do tych bandytów zapewne, co tam raz przypadkiem ich znalazłem przy okazji questa z tymi, z cmentarzem. Tak więc jesteśmy ponownie w tym samym miejscu. Tym razem mamy na jaki temat pogadać z tymi bandytami. Spływaj! Chyba żeśmy się nie zrobili. Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. Cierń. Handlarz mówił, karczmarz mówił, że cierń. Pozdrów Angusa, już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Właź, bo się rozmyślę i zamknę drzwi. Znasz hasło. No dobra, właź, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? Pół kilo. Dobra,
Pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od miesiąca. No fajnie tak wyjść. Tak, nic dziwne, że mnie nie kojarzą, no bo raczej Azar Javed miałoby mówił, że białowłosy wiedźmin, macie go się pozbyć. A tutaj takie coś. Kurde, ale ile ich tu jest? Wow. No nic, sobie pookradamy ich. Myślę, że się nie obrażą. Spora armia jest tych salamandr. Mógłbym mieć problem, jakbym miał z nimi walczyć, tak prawdę mówiąc. Kurde, duże to korytarze są. Znaczy, no wiem, że to jest skopiowana lokacja, tak jak w cmentarzu, ta krypta. No ale... Załóżmy, że odkrywamy coś zupełnie nowego. Kurde. Ale ćwiczą. Ty nie, to sporo tych salamandr, szczerze. Nie wiem, czy tylu strażników widziałem, ile tych salamandr tutaj w jednym miejscu. Tutaj chyba mamy fistech czy coś, nie wiem. Możliwe, że trafiliśmy na jakąś małą pracownię. Bo tutaj mamy emików. Tam od nich chcieliśmy ten fistech. Tam mniej istotny jest ten fistech, bardziej te rzeczy, które tutaj są dostępne. Dobra, to z wami chemicy sobie później pogadam, bo tutaj mnie interesuje bardziej komnata dowódcy, tak? Gdzie... Mogą być jakieś dokumenty ciekawe, chociaż... Nie wiem... Chyba mi nie pozwolą tak o tej skrzyni otworzyć, ale... Precz, to pokój szefa! Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać! A jak na pałę po prostu podejdę do tej skrzyni? Precz, to pokój szefa! Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać! Aha! To się wojna dzieje. Okej. Okay. Okej. Panowie, może zacznijmy wszystko od początku, tak? Głupio wyszło, no. Nie powinno się to tak kończyć, tak? Dobrze się dogadywaliśmy. Chociaż przynajmniej przez chwilę. No, nie wiem, czy to się dało bez walki zrobić, ale w sumie... Tak może lepiej, bo przynajmniej powiedzmy, że osłabiliśmy przeciwnika. List od Gelerta Blainhema. Nasz obóz na bagnach nie jest zbyt wydajny, nie dostajemy wystarczającej ilości ziół i mamy przerwy w produkcji fistechu. Trzeba to zmienić jak najszybciej. Najlepiej zapędzić kolejnych ludzi do roboty. Co do innych spraw, okej. Okay. To tam do siemka chyba trafi. Klucz, serce wiała z pozycją lwiogłowego pająka. Kurde, bo ja nie wiem, czy wszystko z tej skrzyni wziąłem, ale dobra, no. Wychodzi na to, że tak. Już miałem wrażenie, że coś tam zostawiłem. Dobra, jednak wszystko mam. Okej, teraz wszyscy są wrogo na mnie nastawieni, więc będziemy przeprowadzali delikatne czystki w salamandrach. Zdychaj! W fajnym stylu ta dwójka poległa, podobało mi się. O, ale chemicy nie są... wrogo nastawieni. Możemy sobie pogadać w sumie z nimi. Co kto? Ja nie śpię. Pracuję, naprawdę. Spokojnie. Nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam, znowu będą mnie bić. Dłużej tego nie zniosę. Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. Dostaliśmy receptę na filtr Petriego. Zwiększa natężenie znaków, okej. Okay. Nie bij. Naprawdę pracuję. Produkcja narkotyków to nie taka prosta sprawa. Jaja mnie swędzą. Okej, dobra, czyli chemicy po prostu są siłą tutaj trzymani. A ten zabójca jest neutralny. Dziwne. Może ma nam coś do powiedzenia, jak będziemy wychodzili. Po tym, jak zamordowaliśmy wszystkich jego kolegów. Zachować czujność! Ziutek, ale wszyscy nie żyją, nie?
Nie, że coś. Najwidoczniej w kanałach nie roznosi się echo i nie słychać, jak umierają twoi ludzie. O. No, no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Okej. No, muszę dopaść tego szefa, tylko nie mam pojęcia, gdzie on jest. W liście od Gellerta na pewno jest więcej informacji. No, ja go przeczytałem. A, i zniknął. To spok. To luz, jak zniknął to. W sumie po co mi? Swoją drogą możemy pójść do leża Kuroliszka, zobaczyć, czy tam się nie zbesypił jakiś nowy może, bo dostaliśmy pole tam questa na zebranie, na zabicie 5 Kuroliszków. Ja chyba mogę je opatrywać, więc coś tam z nich wydobędę pewnie, co jest potrzebne, by dostarczyć do tego zlecenia. No niestety nie ma już Kuroliszka tutaj, jest tylko ghoul. Więc wyjdziemy już sobie na miasto i poszukamy, co dalej robić. No ja będę musiał pójść na pewno do handlarza, tak, sprzedać parę fantów. Do karczmarza, żeby oddać trochę rzeczy sobie do schowka, więc jest coś tam do zrobienia na pewno. W sumie chyba wybiła noc. Też, albo zaraz wybije. To się udamy też na tą poboczną misję do tej babci, co tam w piwnicy coś nie coś trzyma, co jakiś, może jakieś zjawy, czy o co chodzi, nie wiem. Zobaczymy. Może nas tym razem wpuści, no bo jak nie śpi po nocach, to i tak będzie ciężko się tam dostać chyba, nie? Tak mi się wydaje. Chyba, że leży w łóżku i po prostu przewraca się cały czas, jakiś koszmarią dręczą. To nie wiem. O, Zoltan nawet jest. To możemy zawsze pogadać z Zoltanem. Wal śmiał. Wal to warto zawsze tutaj. Wiesz coś o banku? Wiesz coś o banku Vivaldiego? Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. To wiele wie. Prawda? No cóż. W ogóle właśnie. Będzie trzeba pokonać nowych ludzi w kościach, bo teraz już mamy dostęp do kolejnych tutaj ziutków. Tylko będę musiał się zapoznać, kto te kości pogrywa w tym mieście. Muszę pomyśleć, kurde, też jak z tą Tristo rozegramy. Bo ona oczekuje tutaj czegoś więcej od Geralta, tak? Tylko właśnie w obliczu tego, że nie wiem, gdzie jest Yennefer, to... Nie wiem jeszcze jak to rozwiążemy, no. Na ten czas próbujemy dostać się do babci. Może tym razem nas wpuści? Chyba nie. Ja... Żadny... Okej. Okay. O północy najwidoczniej musimy przyjść chyba. Można sprzedać za ten czas u domokrążcy. Nie wiem, czy Triss nie chciała właśnie jakiegoś pierścionka w sumie. Załóżmy, że zostawmy ten ekskluzywny, tak, dla naszej wybranki. Ale też tak szybko go mu nie damy. Bo to... Trzeba się rozeznać, jak wygląda sytuacja, tak, w ogóle. Dobrze.
Tak więc jest noc. Aż mi się nawet zachciało ziewać. Z tej okazji jesteśmy pod domkiem babci. Zobaczymy, czy nas wpuści. Tak, co pewien wybitny raper kiedyś zarapował. Dawaj hojs, jestem pod twoim bokiem, dawaj. Nie no, tak naprawdę przyszliśmy teraz naprawić problemy, jakie tutaj panują. Dobra. Musimy tutaj sneaky snitch zrobić. O, Fleder, właśnie. Wiedziałem właśnie, że coś tutaj musi siedzieć. Fleder pokonany. Jeszcze kul bym sobie z niego wyciągnął najchętniej. No ale nie, to nie. Babcia! Coś ty zrobił, bydlaku! Mój synek! Wezmę straż! Popatrz na mnie, kobieto. Ta istota na pewno nie była twoim synem. Przejrzyj na oczy. Nie poddawaj się. Ja... Co ja tu robię? Kim jesteś? Wynoś się z mojego domu! Okej. Okay. No git. Coś tam powiedzmy, że... Może ją opętał Fleder, może rzeczywiście mieć takie zdolności omamiania ludzi chyba. Coś rzeczywiście takiego było. Wow, ale ciekawostka, ty. Właśnie odkryłem, że jak korzystamy z ogniska, które jest rozpalone, to nie tracimy krzesiwa. Znaczy, no wiadomo, ma to sens logiczny, no bo jest rozpalone, więc po co mają używać krzesiwa, tylko po prostu się nie spodziewałem, że ten... że są takie mechanizmy. Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 orenów, więc niech tak zostanie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? W piwnicy babci zaląkł się groźny stwór, który powoli zmieniał jej osobowość. Próbował ją zniewolić. Ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna. Już nic jej nie grozi. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało. Wszystko, co Shani mówiła o tobie, jest prawdą. Nie ma sprawy. Git. Więc mamy 50 ręków. Fajnie zarobionych. Teraz niestety będzie trzeba... Znaczy niestety. Kącik literacki zawsze mile jest widziany, jednak że po prostu zbierałem na zbroję i już jestem tak blisko. Nie, ja jednak potrzebuję właśnie obkupić się u antykwariusza czy u kogoś. W kwestii książki na temat Kikimor. Nie, to nie będzie i tak kącika literackiego w sumie chyba. Chyba będzie trzeba pójść do tej wizimy handlowej tam konkretnie. Do gościa, ale... mamy też zielarkę. Witaj. Blado wyglądacie, ale mam tu trochę specyfików, które od razu... Gdzie zioła zbierasz? Jakbym sprzedawała takie informacje, to bym poszła z torbami, a właśnie na szal zbieram. Wybieraj, co chcesz kupić. Na szal zbiera. Ja szal sprzedałem niestety. Głupio wyszło. Co ci mogę sprzedać? O, owoce berberki, no to chętnie, coś tam. I mamy kogoś, komu możemy żarcie sprzedawać. Czekajcie, to ja biorę wszystko tego karczmarza i jej sprzedaję, bo to mi tam siedzi niepotrzebnie. O, i ona szal chciała, a to jest chyba ta czerwona chusta damska. To w sumie przy okazji jej możemy też dać, jak mamy. Dwa. To może jak jej dam ten szal, w sumie to ona powie, gdzie zbiera te zioła. Chociaż mi ta informacja tak nie za specjalnie jest potrzebna, bo my po prostu tutaj chodzimy, se zbieramy. Przynosisz przy szpitalu albo po bagnach. No po prostu gdzie są, to tam się zbiera i jest wystarczająco zawsze. A w zasadzie to nadmiar nawet. No ale takie nadmiary lubimy. Więc... No zawsze jakiś tam mini quest może się wykona. Zobaczymy. I mamy już 5000, wow, się podziało, kurde. Spróbujemy jej i ten szal dać, jeżeli o to chodziło. Gdzieś. Jakby. Pyk. To o to chodzi? Powiem ci, skoro nalegasz. Do lasu na bagnach chodzę i przy świetle księżyca zioła zbieram. Ale uważaj, to niebezpieczna rzecz.
Nie przeżyłbym tak długo, gdybym nie uważał. Nie bądź taki pewny siebie. Złe ziele zerwiesz, źle się z nim obejdziesz i ani się spostrzeżesz, a trucizna do krwi się dostanie. Ciało włók wygnie, krew zczernieje, piana z ust pójdzie i... Nie musisz mnie straszyć. Nie będę ci robił konkurencji. Dzięki za namiary. Myślałem, że tak po prostu miło to powie, nie? A to po prostu jeszcze nastraszy wszystko ten... Już tyle tych... Tego zielska pozbieraliśmy, że to naprawdę... Moglibyśmy tu trzy stoiska regularnie zaopatrywać w zioła i dalej by nam zostawało zapewne. W każdym razie. Jeszcze pójdę tutaj do karczmarza po kolejne jedzenie, żeby jej sprzedać. Kurde, jak mam te 5000, to tak mnie kusi kupić te zbroje, po prostu tak bardzo mnie normalnie kusi, żeby walić te wszystkie książki, tylko pójść kupić zbrojkę elegancko. No ale niestety te zlecenia też przydałoby się zrobić, więc może za hajsy ze zleceń będzie nas stać na zbroję, chociaż możemy też na minus wyjść, bo książki też sporo kosztują. Mamy złoty pierścień z diamentem. To w sumie to możemy dać Triss w sumie, bo to jest lepsze. I z szafirem jeszcze. Bursztynem, kurde, dużo tego. Dobra, to po prostu zobaczymy się, jak już po wszystko posprzedaję, bo tu widzę, że jeszcze parę kółek zrobię. I wtedy tam po obeznaniu się z moją sytuacją finansową zadecyduję, czy mogę od razu kupić zbroję, czy nie starczy mi na książki i najpierw książki. Dobra, posprzedawałem trochę rzeczy i mamy tyle złota, 5390. I pomyślałem, że możemy pójść do Kalksztejna, żeby sprzedać mu te fanty z podworów, bo on chyba też takie przyjmował i też więcej ziół przyjmował, więc chyba więcej ziół, nie wiem, zobaczymy. Przy okazji no, go odwiedzimy, zobaczymy, co tam u niego słychać po tych ostatnich sytuacjach, które się działy, tak? Czy ostatecznie udał się na te bagna do tej wieży, czy jednak dalej stacjonuje u siebie na chacie i wszystko elegancko śmiga. O! Więc Kalksztejn jednak udał się na bagna. Ma też ciekawy teleport. No nic, to weźmiemy od niego rzeczy i sprzedamy to jedzenie, co u niego znaleźliśmy. O! Potwory bagienne, to też fajnie sprzedać będzie w sumie. No to Kalksztejn stacjonuje na bagnach najwidoczniej. Nic z tym... Nic na to nie poradzimy. Już mamy 5457, więc spoko pieniążki. Już teraz jestem bardzo bliski pójścia do kowale i kupienia zbroi, jednak przypomniałem sobie, że w sumie mam Quiff Ledera. Co nie? A Quiff Ledera możliwe, że będzie chciał dentysta. No bo to jest ząb, nie? A on chce zęby potworów tutaj, chętnie pozbiera. Więc w sumie no to mogę wziąć tam... Nie wiem, czy od razu 5, czy jednego, ile on tam będzie chciał. Wezmę 5. Jak wszystkie pójdą, to fajnie, jak nie, no to trudno. No i tutaj też pieniążek powinien paść. No i po pieniążku za kły, no to myślę, że na spokojnie już teraz zbrojkę będziemy mogli sobie lepszą kupić. Także jest. Coś, na co bardzo długo czekałem. Zahiniesz marcu. O. Zainteresują cię pewnie... Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Kanaliki wiesz... też sankry. Ech, jesteś Wiedźmin. 100 orenów. Okej, za jednego. Dobra, ale to teraz i tak nam na spokojnie. Starczy pieniążków, zobaczmy co tam jeszcze kwestie dialogowe jeszcze były. Znalazłem. Mam już takie. Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Ślizga sprawa. 25 orenów. Więcej nie dam. Były bestii? Nawet nie wiem, o jakie kły chodziło, ale dobra, no. Jak poszły, to poszły. Gdzieś tutaj chyba jakieś były. Skoro dobrze, jeśli dobrze rozumiem.
Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. No tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli. Szydzą. Sami nie wyrywają. Ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze oplu... Bywa. Póki ząb ci nie trzaśnie. No, ciekawa postać. W każdym razie dorobiliśmy się porządnie. Sprzedam jeszcze trochę krzesiw, bo tam strasznie dużo mam w tym magazynku. A paradoksalnie nawet to jedno krzesiwo awaryjne mi wystarczy, bo zaraz i tak znajdę kolejne. Ale tak, dzieje się. Idziemy do kowala po zbroję. Będzie super. Na pewno będzie super, kurde. W końcu. Także kowalu. Długo czekałem. Mam przygotowane 5000. Poka. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował. Bywaj. Aha. Bo jesteśmy w zakonie i nas nie lubią. Kurde, serio? Kowalu, no co? Ja ci dałem taką okazję zarobić, ale nie to nie, no. Trudno, no to są te konsekwencje wyborów. A więc pójdziemy sobie do płatnerza zakonu. Czy tam kupca, który z nich na pewno będzie już miał... Dla mnie cosik. Mogę rzucić? Proszę. I jest. Wyśmienita skórzana kurtka. Kup. Dokonano transakcji. Ciekawana. Muszę bardziej oszczędzać. I nie wiem, czy ona się czymś różni z wyglądu. Chyba nie. Nie widzę różnicy, ale różni się... No, statystykami, tak. Minus 15% obrażeń otrzymywanych. I plus 10% odporności na ból, krwawienie, podpalenie i zatrucie. No, cudowna kurteczka. Wiadomo, no sporo kosztowała, ale było warto. Było warto. Ja nie muszę walczyć już, żeby to wiedzieć, ciekawe. Że było warto, bo na pewno może nieraz nam tam tyłek uratować. Teraz udamy się po książeczki, po kikimorach. Dokładnie to, jak z nich pozyskiwać to, co tam mamy przynieść Weleradowi. W ilości 10 sztuk aż chyba. No ale to one nocą się dużo, ich respi. Tak samo jak salamandr w sumie. Sprzedawca książek. Szukam. Dobrze. O geniuszach żywiołów. Podwodną rasę wodianoj. Okej. Okay. Kikimoro mi wiją. To potrzebujemy tego. Dobra, jest tu coś więcej napisane? Nie. Mówi tylko o kikimorach, robotnicach, wojownikach i królowych oraz o skolopendromorfach. Nie wiem, czy to dobrze czytałem, ale nic. Ważne, że mamy te informacje. No, jesteśmy trochę biedni. Ciężko powiedzieć, że nie. Jadarka, o kurde. Ciekawy potwór. No nic. To się prześpimy do nocy, żeby tutaj nam się kikimorki porespiły na mieście. I z tego co czytałem, to one się respią przy swoich koloniach. Znaczy, nie respią, wiadomo, nie było napisane respią, tylko że tam się znajdują. Rzadko się zapuszczają jakoś gdzieś dalej. Więc albo mamy do czynienia, że rzadko się tutaj zapuszczają do tego miasta, albo pod miastem w kanałach mamy po prostu królowe. Królową kikimur. Nie wiem, zobaczymy. Oj, nowe talenty jakieś mamy. No to fajnie. Nie przeoczyłem moment, w którym awansowaliśmy, ale fajne takie zaskoczenie. Także szybko w inteligencji bierzemy. O, tak. Znajomość rytuału życia. To w stylu stalowym, grupowym sobie weźmiemy pod obrażenia coś. Tutaj silny, szybki w stalowym jest na fulla. Co potrzebuje? A, weźmiemy. To już stalowy jest w kwestii brązu na fulla. Pozostał nam tylko srebrny, szybki i grupowy. Dobra. A ten srebrny talent jeszcze. Srebrny talent możemy dać
Agresja, obrażenia plus 10%. O, no to chętnie. Idziemy teraz na polowanie na Kikimory. Zlecenie sobie wykonamy, więc jak się nic spektakularnego nie wydarzy, to się zobaczymy, jak zabije. O, salamandry. No szybko poszło. Tylko, że to nie Kikimory, to tak mniej trochę nie interesujecie. O, i Kikimora też się zrespiła akurat. I mamy jakieś tchawki oraz pazur Kikimory. Pazura chyba nie przyjmie dentysta. No ale na pewno Valerat już jak najbardziej tak. Patrzcie, jak szybko one schodzą na dwa jakby uderzenia. Dobra. Mamy pazury. 10. Mamy 10 pazurów dokładnie. Więc możemy tutaj się udać do Valerada. Oczywiście każdą kolejną Kikimorę, jaka wyjdzie, też chętnie pozbawię życia. Nie przeszkadza w żadnym wypadku. Ale to oznacza, że jak takiej ilości tutaj jest, to na bank tutaj gdzieś pod nami w kanałach się znajduje ich legowisko z królową. Dobry. Zarekwirowali dużą sa. Przychodzę w... Którego? O pazurach Kikimory. Zapłacę ci za... 10 pazurów. To lubię. Dwieście orenów, no... No Kikimory nie były trudne do ubicia, więc no... Trudno. Trochę na minus jesteśmy, ale przynajmniej wiemy, jak pozyskiwać z nich rzeczy. Przyśpiemy się do południa. Teraz. Bo potrzebuję koniecznie... sprzedać trochę tych pantów z potworów, bo już nie mam miejsca na nowe jakieś okazałości. A mam też rzeczy typu mózgu topca, których mam nadmiar stanowczy. I innych rzeczy zapewnie też mam. Więc przejdziemy się do jakiegoś handlarza, żeby mu to sprzedać. Koleżka nie przyjmuje wszystkich tych pantów, w sumie niczego z potworów, więc tylko chyba Kalkstein jest z tym zainteresowany. Pozwól. Sprzedajesz alkohol. Król zakazał edyktem wódki. O, to można mu piwa sprzedawać. Fajnie. Fajnie. Tylko one tanie są całkiem to. Szczerze mówiąc, to nawet szkoda sprzedawać, bo i tak to piwo jest potrzebne na te pojedynki. A patrząc na ceny, jakie kolega oferuje, to... Dobra. To będzie już koniec tego odcinka. Także nie pozostaje mi nic powiedzieć jak miłego dnia, jego wieczora, zależy kiedy to oglądacie. W odcinku się trochę podziało, w sumie jestem ciekawy, ile wyjdzie ostatecznie z niego materiału, bo nagrywam go już prawie drugą godzinę. Tylko no wiadomo, też tam, nie wiem, z przerw na spokojnie 10 minut się uzbiera, plus dużo czasu zajmowało tam jakieś, wiecie, wybijanie potworów w międzyczasie, albo tam z tymi salamandrami, jak się biłem, także nie wiem. Zobaczymy. Jestem ciekawy, ile wyszło. Adios.